Tak jest, moi kochani, przyszedł czas na kolejny odcinek Chowanego. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was coś naprawdę wspaniałego, ponieważ będziemy bawili się w Chowanego w naprzekozackiej mapie, która jest idealnie odwzorowana na wzór domu z kreskówki The Simpsons. Ale uwaga, to nie będzie taki zwykły Chowany, to będzie zdradziecki Chowany. Dodatkowo uczestnicy dzisiejszej zabawy będą mogli przebierać się w różne przedmioty. Więc jeżeli jesteś mega wielkim fanem rodziny Simpsonów, klikaj łapeczkę w górę, a przy najbliższych zakupach nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną 8 widzów i będziemy bawili się w Chowanego, przebieranego, zdradzieckiego. Moi drodzy, macie 2 minuty na to, żeby się schować, a FAREL banan niczym Homer Simpson wraca do domu zmęczony po pracy. Okej, moi drodzy, czas minął, zaczynamy szukać. FAREL chwiejnym krokiem przychodzi do domu, a chata otwarta. No ja niczym Homer Simpson jestem mega głodny. Zobaczmy na początku, co się dzieje tutaj w domu. Czy jest coś tutaj dziwnego? Widzimy tutaj Maggie, prawdopodobnie bawiła się zabawkami. Czy któryś z tych triceratopsów jest żywy? No niestety nie. Tutaj mamy telewizor, który zawsze Simpsonowie oglądają na tej kanapie. To jest ta kanapa i ten obraz w tle z łódką. Tutaj mamy jakiś niestety obraz z namiotem. Ktoś mi tu gwizdże. Czy któryś z tych przedmiotów, przepraszam państwa bardzo, jest osobą żyjącą? Ty! Na tym telewizorze! Czy żyje? Żyje! Żyje! Stój! Stój! Nie ruszaj się! Masz 10 sekund, żeby wskazać innego uczestnika zabawy, wtedy przeżyjesz. Let's go! No, co, jestem mega ciekawy, czy on w ogóle wie, gdzie ktoś się schował. No, szukasz. I co? I co? Ta poduszka? Czekaj, rzucę boogie bomba. No, nie ma nikogo, przyjacielu. No, chyba niestety, ale będziesz musiał zginąć. No, niestety, kumplu, nie zdradziłeś innej osoby, to giniesz. Ale czekaj, w sumie te poduszki są tak poukładane symetrycznie. Ta tylko odbiega od szeregu, ale nie żyje. Zobacz, zróbmy to inaczej. Tak! Była tu poduszka! Była tu żyjąca poduszka! Ja niechcący zabiłem tego ziomka. Halo, panie poduszka, wychodzimy. Wychodzimy. Czy wie pan? Halo, halo, stój, stój, stój. Zatańcz jakiś ładny taniec Farelowi. A, to była gwiazda, okej. Czy wiesz, gdzie ktoś się schował? Wiesz. Okej, masz na to 10 sekund, żeby wskazać. Dom jest mały. Co? Pan Balon? Pan Balon nie żyje. Mówisz, że któryś z tych przedmiotów to jest osoba myśląca, żyjąca. Może chlebek? Nie. Odejdź, bo dostaniesz. Też nie. Pancake! Pancake! Dziękuję, do końca sztywno stał, ani drgnął. Okej, pani poduszką, pani daruje życie, możesz chować się dalej. Ja dziękuję, jak mi to dobrze idzie. Zwiedziliśmy już salon, teraz mamy kuchnię. Czy w tej kuchni ktoś się przebrał za ten kosz? Nie. A może za lodówkę? Też nie. Skoro tutaj nikogo nie ma, a poczekaj, jabłuszko, soczek, pićku, też nie. Dobra, tutaj mamy w sumie chyba czysto. Okej, skoro nikogo tutaj nie ma, pora wyjść na podwórko. Zobaczcie, jakie przekozackie. Nawet domek na drzewie jest, no nie wierzę w to. Wow, ile tu jest kaczek. Czy ta kaczka przypadkiem nie jest żywa? No niestety nie jest, ale ta statuetka mi wygląda na osobę żyjącą. I ktoś mi cały czas tutaj gwizda. Hej, 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 ktoś tu tupcze, ktoś tu tupcze. Co to w ogóle jest za baza? To chyba Barta baza z kartonów po butach. Dzień dobry państwu! Czy któryś z was jest żywy? Tańczy karton jakiś? Chyba nie. Boogie bomba? Boogie bomba? Ty, no nikogo nie ma. Halo, co się dzieje? Naprawdę tu nikogo nie ma? Jeszcze raz, tu gdzieś boogie bomba? Nie ma, myślałem, że ktoś się przebierze za kartonik. Dobra, kaczka, stój! Kaczka, stój! Jak ty to robisz, że się przemieszczasz? Miałaś udawać nieżywą, tak byś, wiesz, przeżyła prawdopodobnie. Wiesz, gdzie ktoś się schował? Stój, 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 nie uciekaj mi, kaczuszko. Piękna. Wskaż osobę, a przeżyjesz. Let's go, masz na to 10 sekund, lecisz. Ale ta kaczka jest szybka, ja dziękuję. Gdzie ona wbiega do tego domu? Przecież ja to przed chwilą byłem. Naprawdę myślisz, że ktoś tutaj się schował?
Czy po prostu zwyczajnie mi uciekasz? Ty! Stój! Krzak! Krzak! Krzaczek! Ucieka mi! Krzak! Wracaj tu! Dobra! Ej! Wariacie, stój! Stój! Zostałeś nakryty! Zostałeś nakryty! Nie możesz tak robić! To wbrew zasadom chowanego! Okej, okay, ale żeś mnie rozbawił. Dobra, kaczuszka może dalej się chować. Muszę wziąć jakąś lepszą broń. Weźmy to. Okej, okay, sprawdźmy teraz domek na drzewie, czy ktoś się tam przypadkiem na mnie schował. Wow, kaczka była zabójcza. Tutaj mamy kaczuszki kolejne i srajtaśmę tak zwaną. Nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje. Prawdopodobnie nikt w tym domku się nie schował. Wow! Myślałem, że zginę. Wejdźmy tutaj po drabinie. Drabina z pewnością była dostawiona przez Barta, bo to jest jego pokój. Zobaczcie, jaki tu jest bałagan. Czy któraś z tych zabawek jest żywa? Stój! Panie dinozaurze, ty żyjesz, nie są... Ale żeś się schował idealnie. Dobra, przyjacielu, masz 10 sekund na wskazanie na kogoś innego, wtedy przeżyjesz. Let's go! Ej, ale to dzisiaj super idzie. Jest tyle szczegółów na tej mapie, no po prostu jest przecudownie. A tutaj mamy pokój Lizy. Ej, gdzie on uciekł? Uciekł na dwór. Do garażu? Wow, jaki bar! Jaki tu jest przekozacki bar. Czy ktoś się zmienił w ten taboret? Gdzie tam żyć w las? Ta butelka? Skąd ty wiedziałeś, że ta butelka żyje? Ej, pani butelka, proszę zejść stanąć tutaj na stole i się zatańczyć. Raz, dwa, trzy. No niestety pani butelka się zbiła. A ty, mój drogi Reksie, wyglądasz idealnie jak z Toy Story. Uciekaj i bądź wolny. Załóż rodzinę, dzieci, wiesz, o co chodzi, nie? Okej, kolejny pokój przed nami. A tutaj mamy pokój Lizy. Panie mlekołaku, jaki ty jesteś paskudny. Niestety nie żyjesz. Widzę, Liza lubi bawić się dinozaurami. Czy który z tych dinozaurów żyje? No niestety nie, ale za to mamy srajtaśmę. Pani lampa. Pan lampa, pan bazon. Świecznik. Chyba tutaj nikogo nie ma. Jeszcze taktyczna boogie bomba. Nikt przypadkiem nie tańczy, nie tańczy. Zobaczmy jeszcze sobie u góry, co tutaj się dzieje. Mamy strych. Ja dziękuję. Szybko sprawdźmy boogie bombą. Czy coś przypadkiem nie tańczy? No jak widzimy, niestety nie. Mamy kolejne pomieszczenie. Halo, czy ktoś tutaj żyje? Dobra. Dobra, ja już wiem. Ja już wiem, co oni tam hodują. Idźmy stamtąd i buzia na kłódkę. No i mamy, moi drodzy, ostatni prawdopodobnie pokój. I jest to sypialnia Homera i Marge Simpson. Wow! Sprawdźmy, czy przypadkiem... Ty, to jest Homer? Nie, niepodobny, a może i podobny Homer. Mi się wydaje, że to jest Flanders. Prawdopodobnie. I tutaj mamy te łoże, gdzie oni zawsze sobie robią... Czy coś tu jest podejrzanego? Śmieci? Nie, to są ubrania niepoprasowane. Ale... Czy ty, lampo, żyjesz? Zrób salto w tył. Żyję! Żyje lampa, siemanko! Ale żeś mnie wystraszyła, myślałem, że po prostu coś zatańczysz. Czy wiesz, gdzie ktoś się schował? Wiesz, że jeżeli kłamiesz, niestety zginiesz. Masz na to 10 sekund? Okej, okay. I co my tutaj mamy? Łazienkę, kaczuszki. Zlew, okno. Okej, okej, okay. I gdzie? Gdzie mówisz? Gdzie kto jest? Krzaczek? Zlew? Aaaa! Lustro ci przeszkadza! Te w sumie wisi wyżej, a te lustro niżej. Czekaj, zobaczmy, czy ono nam zatańczy. Tak! Tak! To jest ktoś w przebraniu, ale to komicznie wygląda. No niestety... Królik Roger chciał nam uciec, a my, moi drodzy państwo, mamy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Może zatańczyć jakiś taniec radości? Aha! Zażonglujesz nam piłką. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku schowanego, przebieranego, zdradzieckiego. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.